Gumball, a w zasadzie jego odcinki stają się naprawdę kontrowersyjne. Również coraz więcej rzeczy trudnych do zrozumienia dla młodych osób sprawia, że ta kreskówka zyskuje coraz więcej starszych fanów. Mieliśmy Donalda Trumpa, Tumblr, kilka innych rzeczy, a teraz przyszedł czas na totalne zjechanie McDonalda. I naprawdę to, jak skrytykowana została ta sieć restauracji, tak się śmiałem, że nie wiem. Jestem chyba ogólnie jedną z pierwszych osób na świecie, które nagrały coś na ten temat na YouTubie. Serio. No dobra, przejdźmy już do rzeczy. Jeżeli też nie lubicie Gumballa, to nie martwcie się, bo jutro pojawi się odcinek zupełnie o innej tematyce, nie o Gumballu. A jeśli jednak chcecie więcej filmów z tej kreskówki, no to umówmy się, zostawcie tutaj 20 tysięcy lajkaczy, 20 tysięcy łapek w górę, uda wam się tyle wbić i od razu wrzucam następny o Gumballu. Tak czy siak, zostaw suba i dzwonek, żeby być na bieżąco, a my już zaczynajmy. Niedawno mieliśmy okazję oglądać odcinek Gumballa o nazwie Menu. Bardzo mocno została tam skrytykowana sieć restauracji McDonald's. Można wręcz powiedzieć, że zmieszano ją z błotem. Okazało się, że Joyful Burger to tak naprawdę właśnie McDonald's, a w zasadzie jego parodia. Wskazuje na to wiele rzeczy, na przykład mocno w oczy rzuca się tam wizerunek Ronalda McDonalda, czyli wiecie, tego klauna pomalowanego w śmieszny sposób. On się tam tyle razy pojawiał w odcinku Gumballa, że nie wiem. Jeśli do kogoś to nie przemawia, no to spójrzcie na kolorystykę loga, które ma kolory żółto-czerwone. Kojarzy wam się to z czymś? Co jest najśmieszniejsze, to napis Joyful Meal na szybie zamiast Happy Meal, jak to jest w McDonaldzie. Nawet sam budynek w Gumballu jest bardzo podobny do restauracji McDonald's. Na koniec będzie jeszcze jeden niepodważalny i bardzo śmieszny dowód, a więc zostańcie do końca. Też tak myślę, że trochę streszczę wam ten odcinek, na szybko. Mówią o tym, iż jest jakiś burger, którego można dostać tylko jak zna się jego nazwę. No i oczywiście nasi trzej bohaterowie, czyli Gumball, Darwin i Richard, robią wszystko, żeby tego burgera dostać. On chciał tajnego burgera! Ach tak, a jak brzmi nazwa tego wspomnianego wcześniej burgera? No dobra, zacznijmy teraz od najlepszych momentów, w których nasza ukochana kreskówka wręcz jechała po McDonaldzie. Puszczę wam najpierw ten fragment. Obejrzyjcie i skupcie się. Słuchajcie, plan jest taki, zatrudnicie się obaj w Joyful Burgerze. Dlaczego ty się nie zatrudnisz? Nie mogę. Dlaczego? Ze względu na przypadłość zdrowotną. Serio? Widzicie, mam straszliwe uczulenie na wysiłek. Objawy to dędające ręce, przewracanie oczami i kłopoty z oddychaniem, co powoduje wzdychanie. Lenistwo to żadna choroba, tato. Serio mówię, naprawdę mam. Nawet nie mam siły dokończyć tego zdania. Dam wam 20 dolców, jeśli pójdziecie. Wow, osiągnąłeś całkiem nowy poziom lenistwa. Wysyłasz dzieci do pracy. Ja już mam wielką bekę, serio? Ale jeśli nie rozumiecie, to już wam wyjaśniam. W 2000 roku McDonald's miał wielką aferę. Okazało się, że ich zabawki produkowały dzieci w Hongkongu, które dostawały za 8 godzin pracy 1,5 euro. Tak dobrze słyszycie. Co najciekawsze, były one najpewniej do tego zmuszane przez rodziców, a więc McDonald's nie fajnie wyszło. Zatrudnione dzieci musiały pracować nawet 15 godzin dziennie, a jeśli było dużo zamówień, nie otrzymywali nawet dnia wolnego. Teraz już rozumiecie? Całkiem ciekawe nawiązanie. Jednak jeszcze śmieszniejsze jest to, że gdy Gumball powiedział, że jakaś gumowa zabawka ma więcej wartości odżywczych niż jedzenie z McDonalda. W tym jest więcej wartości odżywczych niż w jedzeniu. Gumball tak naprawdę powiedział. Dobry był też moment, kiedy musieli oni rozwinąć firmę, czyli Joyful Burgera, nie patrząc tak naprawdę na innych ludzi, po prostu robić wszystko, co się da, żeby tylko osiągnąć sukces. Na przykład, żeby było krów jak najwięcej, co za tym idzie więcej mięsa i więcej kasiorki, no to mieliśmy tam zmutowane albo grube krowy, którym aż widać, że dawano coś niedobrego i sztucznego do jedzenia. Świetnie! Zarząd liczy na ściślejszą współpracę. Jest tylko jeden problem. Musicie podwoić produkcję. A!
i tak zupełnie robił i nadal robi McDonald 1:1. Jest to bardzo ciekawe nawiązanie i dość mocna krytyka McDonalda, jakoby ich produkty i krowy, no chyba rozumiecie, o co chodzi. No bo nie oszukujmy się, to co jest dodawane krowom i innym zwierzętom, żeby dawały dużo mięsa i jak najszybciej rosły, no to nie jest zbyt fajne. Też trzeba troszeczkę człowieczeństwa, ludzie. Serio. Krytyka w tym odcinku jest po prostu świetna. Ogólnie zobaczcie na ich miny, gdy dostają informacje, co mają zrobić. Teraz uważajcie. Padło również takie zdanie, które sugerowało, że dyrektorzy McDonalda nie mają serca. Dobrze słyszycie. Pięknie. Zarząd chce, żebyście zostali dyrektorami. Jest tylko jeden problem. Nadal macie serca. Dając ludziom na przykład jedzenie, które jest po prostu tragicznie niezdrowe, albo ta sytuacja w Hongkongu, gdzie dzieci pracowały całe dnie za 1,5 euro. Ogólnie, o tym oczywiście jest ten odcinek. Jednak to nie koniec, zostało tam również powiedziane, że nuggetsy z McDonalda są robione z odpadów drobiowych, na przykład takich jak kurze łapki. No co? Przecież tak się robi na getsy. Każde dziecko to wie. I wręcz było tam zasugerowane, że po prostu pracownicy o tym wiedzą. Ben Bokule, ty jesteś niesamowity, tyle ci powiem. Pojawiło się też tam nawiązanie KFC jako największego konkurenta McDonalda. Nie! Bernie nie może się pokazywać zdaniami konkurencji! Przestańcie! Nie mogę stracić pracy! Mam tylko 37 innych! Nie! Błagam! Bernie nigdy by nie zdradził firmy! No i na koniec, tak jak mówiłem... Więc tak, zasłużył pan. Dostaje więc pan McGuffina. Czyli nawiązanie do McMuffina i tutaj już wiemy, że na pewno chodzi o McDonald's, ale w sumie byliśmy tego pewni już wcześniej. Wiem, że mówię to kolejny raz, ale to co się działo w tym odcinku było po prostu niezwykłe. Co sądzicie o epizodzie Menu w niesamowitym świecie Gumballa? Spodobał wam się czy nie? Czy taka krytyka wam odpowiada? Mi osobiście bardzo. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie o ustawieniu łapki w górę. Zobaczcie też moje inne odcinki z Gumballa, jutro również będzie film, nie zapomnijcie. Ja się już z wami żegnam, bardzo dziękuję za oglądanie, do jutra. Zostawcie suba, no i cześć.